Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a będziesz mógł odebrać tego skina na swoje konto w Fortnite za darmo. Siema, jeszcze na wstępie tego filmu macie do wygrania 2800 fałdolców. Organizujemy ten konkurs wraz z Heroskiem przez 5 filmów i wyniki ukażą się na społeczności 6 kwietnia, czyli w poniedziałek. Oraz wybierzemy tam jednego zwycięzcę. Jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem oraz wejść do pierwszej linijki opisu i zasubskrybować też kanał Heroska. Przypominam, że jeżeli ktoś nie zostawi subskrypcji na obu kanałach, a zostanie wylosowany, niestety nie będzie mógł odebrać swojej nagrody. Także nie polecam oszukiwać, no i też w komentarzu napiszcie właśnie biorę udział oraz wasz nick z Fortnite'a. Dzięki, a teraz zapraszam do filmu. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat 7 nowych nagród Deadpoola w Fortnite'cie. Koniecznie dajcie ten film do końca, a jeżeli jesteście na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i też zapraszam was na mojego Instagrama Hexoety, ponieważ tam na 3000 obserwujących będzie jakiś fajny konkurs. A teraz zapraszam was do oglądania. Także za chwilę przedstawię wam 7 nagród Deadpoola, które możecie lub będziecie mogli odebrać właśnie w Fortnite'cie. Numer 1 i jest to skin Deadpoola. Co ciekawe, to wystarczy ukończyć tylko 7 tydzień wyzwań, żeby właśnie odebrać Deadpoola. A najdokładniej, jeżeli na przykład jesteście obecnie na 2., 3. tygodniu wyzwań i zbytnio nie chce wam się robić wszystkich tygodni, no to wystarczy, że ukończycie tylko 7 tydzień wyzwań po właśnie Deadpoola. I nie wiadomo, czy jest to jakiś błąd, czy Epic Games zrobiło to właśnie celowo, ale lepiej właśnie korzystajcie, póki ten błąd lub cokolwiek jest właśnie możliwe, ponieważ już niedługo może tego nie być. No i moi drodzy, numer 2 jest to darmowa muzyka do lobby. I generalnie zapewne myśleliście, że jest to już koniec wyzwań Deadpoola. No i tutaj was muszę niestety zmylić, ponieważ już niedługo do gry wejdzie właśnie wyzwanie Odwiedź jacht Deadpoola. Wystarczy, że polecimy sobie na jacht, no i to tak naprawdę tyle. I wtedy otrzymamy właśnie taką oto muzykę do lobby. A najdokładniej jest to przeróbka emotki freestyling. No i generalnie moi drodzy, numer 3 jest to właśnie nowy bananek. A najdokładniej bananek Deadpoolowy, lecz nie jest on potwierdzony na 100%. Lecz właśnie pewnemu leakerowi udało się wygrzebać go z plików gry i wygląda on tak. I generalnie moi drodzy, nie byłby to właśnie styl dla bananka ze 6. sezonu, tylko styl dla nowego właśnie agenta bananka z obecnego sezonu. Oczywiście otrzymywaliby go każdy gracz, lub po prostu byłby on właśnie za jakiś kolejny tydzień wyzwań Deadpoola, na przykład za 9 lub 10. Moi drodzy, nagroda numer 4 jest to skin Deadpoola bez maski. No i wejdzie on już w 8 tygodniu i jeżeli właśnie ukończymy wyzwania 8 tygodnia, to otrzymamy skina Deadpoola bez maski. No i moi drodzy, jakie są wyzwania właśnie na ten 8 tydzień? Więc pierwsze wyzwanie to znajdź nadmuchiwany pływak Deadpoola, no a drugie to zatańcz na imprezie jachtowej Deadpoola. Także tak naprawdę te wyzwania możemy sobie wykonać w jednej grze. Wystarczy, że polecimy po prostu na jacht, no i z tyłu jachtu mamy taki nadmuchiwany ponton, no i będziemy go musieli właśnie zebrać, a następnie zatańczyć na imprezie jachtowej Deadpoola. No i za to otrzymujemy według mnie naprawdę kozacki styl, a najdokładniej styl Deadpoola bez maski, który według mnie jest o wiele lepszy niż właśnie oryginalny styl Deadpoola. No i generalnie moi drodzy, przejdźmy sobie właśnie do przedmiotu numer 5. A najdokładniej jest tutaj taka informacja dla was, że w plikach gry znajdują się 4 dość duże pliki i możliwe, że są one powiązane z Deadpoolem. No i generalnie moi drodzy, gracze spekulują, że może być to nowa emotka lub jakiś nowy kill-off. I generalnie w sumie byłoby to naprawdę spoko pod względem tego kill-offa, ze względu na to, że właśnie kill-off, który jest obecnie i jest on z Deadpoolem, jest, nie oszukujmy się, troszeczkę słaby. Ten podwójny taki młotek i tłuczek do mięsa w jednym jest naprawdę słaby. I szczerze wolałbym, żeby to był pojedynczy kill-off, w sensie, że pojedyncza właśnie ta część z lewej i prawej, zamiast po prostu podwójny taki kill-off. Nie dość, że są duży, to jeszcze mi się zbytnio nie podoba. Swoją drogą w komentarzu możecie napisać opinię na temat tego kill-offa i czy chcielibyście właśnie jakiś nowy kill-off. Generalnie moi drodzy, numer 6 to nowa lotnia, która najprawdopodobniej będzie wyglądała tak. Obecna lotnia, która jest w sklepie, też jest naprawdę fajna, no i naprawdę ją polecam, ponieważ mi się podoba. Lecz generalnie fajnie też by było, gdyby na przykład za kolejne tygodnie wyzwań Deadpoola moglibyśmy odblokować taką oto lotnię. Ponieważ według mnie taka, jak widzicie teraz na ekranie, jest o wiele lepsza niż właśnie ten jednorożec. Nie no, w sumie może się równać z tym jednorożcem.
No i generalnie, moi drodzy, przejdźmy sobie już do ostatniej nagrody, a najdokładniej jest to możliwy plecak z tak zwanym Baby Deadpoolem. Wygląda on właśnie w ten sposób i według mnie jest naprawdę, naprawdę spoko. Już takie coś mieliśmy właśnie w dawniejszych sezonach, podejrzewam, że był to chyba sezon 7 czy coś takiego, gdzie w właśnie wyzwaniach 14 dni Fortnite mogliśmy sobie odebrać Baby Pana Ciastka. A takie coś z Baby Deadpoolem byłoby naprawdę spoko inicjatywą, jeżeli chodzi o Fortnite'a. Także wydaje mi się, że byłoby to naprawdę spoko i napiszcie, którą z tych trzech rzeczy ostatnich byście dodali do Fortnite'a. Także to już by było na tyle, że ten odcineczek. Ja byłem Hexo, przypominam o konkursie. Do zobaczenia i cześć!